Siema, 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 moi drodzy. Także, kochani, ostatnie pozdrowienia z Turcji. Dokładnie z hotelu Sea Planet. Bardzo ładny hotel, moi drodzy. Hotel, który ma mega po prostu tutaj dużą przestrzeń dla plażowiczów, dla basenowiczów. Tak, fajnie tutaj dopiero ten hotel się buduje. Także tutaj za roczek 2 będzie naprawdę przepięknie. Blisko po prostu z hotelu, zobaczcie tam w tle widać hotel. Hotel jest bardzo ogromny. Pyszne jedzenie, tak z całym serduszkiem polecam. Natomiast wam powiem, że sam wyjazd do Turcji to są po prostu groszowe pieniądze. Natomiast wyjście już poza hotel, kupno jakichś ciuchów, zegarków, złota i innych rzeczy, to są przeogromne pieniądze. Mimo wszystko, że jest tanio, ale człowiek tyle kupuje po prostu rzeczy, że to są... No... Nie chodzi o, czy to było 5000 euro, czy 6, ale to są duże pieniądze. A lubię troszeczkę złota, sygnetów, markowych ciuchów, tak, bo lubię się dobrze ubrać. Znaczy, może nie tyle, że dobrze, co dobrze się czuć. Tak, tą koszulkę dałem w Polsce prawie 600 zł, gdzie tu bym kupił 6 sztuk. 5 und ein. Tak, 5 und ein. Natomiast sam sobie hotel, naprawdę, tak, wychodzicie, macie swoją plażę, molo, tak, leżaczki, jest fajne. Teraz bardzo ważne jest, jeśli chodzi o wybór hoteli, znaleźć dobrego rezydenta, który wam poleci też to wszystko, zadba o wycieczki fakultatywne, tak, i inne rzeczy, żebyście mieli dobry pokój. To też zwróćcie uwagę, bo dużo nowicjuszy jak wynajmuje, to po pierwsze, tak, nie wie, jaki wynająć pokój, czyli od razu to mówię, że warto sobie wybrać z basenem, z widokiem na morze, z widokiem na właśnie basen, tak, bo to jest mega istotne. My jak tutaj patrzymy, tak, w tle widzisz, ta strona, nie wiem, czy to lewa, czy prawa, tu jest środek, to my mamy tu w środku, centralnie na morze, centralnie na basen. Także warto po prostu tutaj ten hotel Sea Planet tobie rekomenduję. Sam hotel, bo możesz mnie pytać, ile kosztował. My tu przylecieliśmy, chciałem powiedzieć przyjechaliśmy. Przylecieliśmy w 6 osób, tak? Ja 4-osobową rodziną, plus mój brat i jego żona. To zapłaciliśmy, ja za siebie 2000 euro i za brata zapłaciłem 1000 euro. Na Polskę to było 4550 za brata, za nas to było 8500. Także jak przylatujesz już z dziećmi, a masz takich dzieci w miarę pełnoletnich jak ja, czyli Lena ma u mnie 9 lat, Mikołaj ma 16, to sugeruję tobie, tak, i polecam dopłacić 500 zł, byś miała, tak, osobno z partnerem, z partnerką pokój, dzieci osobno, ponieważ jest bardzo uciążliwe dla 4 ludzi, Leute chciałem powiedzieć po niemiecku, Leute, tak, vier person, vier Leute, tak, czy 4 person, ja, czekać, aż ktoś tam zrobi kubkę, ktoś tam po prostu, wiesz, umyje ząbki, ktoś tam makijaż zrobi, to jest bardzo uciążliwe, dlatego warto jest, jeżeli lecicie z dziećmi, tak, to nie patrzy na te 500 zł, tylko lepiej, kochani, po prostu dołożyć te 500 i mieć osobny pokój. Taki ja feedback dla siebie tu wziąłem z tego wyjazdu, oprócz kultury, tak, do kultury za chwilkę przejdę, natomiast uważam, że to jest bardzo fajne z tego względu, że macie, wiesz, taki bardziej no większą przestrzeń dla siebie, tak, bo przylatujecie też, żeby tu się zrelaksować. Natomiast jak jeden po drugim czeka, ten wejdzie do toalety, ten wejdzie po prostu do tego. Mówię wam, jak prosty człowiek ze wsi, łopatologicznie, i to po prostu doskwiera zajebiście. A 4 osoby to jest godzina z hakiem, żeby się wyszykować rano. Co do hotelu, jedzenie przepyszne. Sam sobie hotel jest
Standard jest maksymalnie duży, materiały drogie, wykończenie jest słabe. Tak, bo my Polacy bardzo lubimy dobre wykończenie, natomiast tutaj się liczy sztuka, według mnie. Natomiast kelnerzy, jedzenie, obsługa bardzo miłe. Tak, polecam tutaj w tym hotelu tequilę ze solą. To jest moja ulubiona, po prostu mój ulubiony trunek. Tak, bo ja bardzo rzadko piję. Natomiast jeżeli piję alkohol, to zazwyczaj tylko tequilę. Miałem do jakiegoś tematu wrócić, już nie pamiętam do którego. A, do kultury. Teraz sobie odwróciłem tutaj na morze. Jeśli chodzi o kulturę, przede wszystkim zauważyłem, że Turcy rzeczywiście po prostu mają mentalność dobrego marketingowca. Dobrego marketingowca pod względem sprzedaży. Tak, kochani, ponieważ my, tak, może inaczej, wy, ponieważ ja, moi rodzice, tak, a przede wszystkim moi rodzice zostali wychowani w handlu. Tato nie żyje, mama ma teraz emeryturę po części troszkę z ZUS-u, po części troszkę z KRUS-u, bo zostaliśmy wychowani na gospodarstwie. Sam miałem ziemię 8,5 hektara. Tak, jak wiecie albo nie wiecie, na YouTube jest filmik, składałem swoją wybudowaność, nieruchomość, tak, moich wielu koma teoretycznie. No to kochani, tak, uciekły mi jakieś słowa, ale to mniejsza mniejszość, bo żona tutaj akurat dzwoniła, zaraz mają do nas przyjść. Natomiast są Turcy wychowani typowo po prostu sprzedażowo, tak, oni nie przyjmują słowa nie, nie udo ci się, nimum, bla 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 bla, tylko po prostu mówią no problem, dobra cena, tak, chodź przymierz to, pierwsze dadzą ci przymierzyć, potem ci sprzedadzą i tak dalej. Są okulary po 10 euro, są okulary po 100 euro, są okulary po 200. Tak, natomiast przestroga dla mnie, dla was, bo ja już to znam, też nie pierwszy raz jestem na wyjeździe, jest taka, że pierwsza jest cena taka, taka, taka i jak odchodzisz od kasy jest taka. Także jest to bardzo ważne, żeby wychodzić do sklepu, najlepiej na bazar iść, kupić koszulki w jednym sklepie, bo wtedy przy jednym produkcie lepiej się jest targować, potem wyjść do drugiej, kupić po prostu koszulki, nie wiem, choćby Hugo Bossa, tak, potem, nie wiem, Armani, ja akurat powiem wam, że uwielbiam Hugo Bossa i Hermesa paski, tak, mam paski oryginalne i też z Turcji, nie będę tu pajacował, że po prostu takich nie mam, bo sam kupiłem po prostu parę pasków, mają dobry materiał, kupiłem dwie skóry, tak, kupiłem skórę za 3200 euro, kupiłem skórę za 250 euro, także wam powiem, że mają dar sprzedaży, tak, dlaczego? Tak, dlaczego? To jest to słowo dlaczego? Dlatego, kochani, że mają dlaczego. Mają dlaczego. Czego po prostu nie mają wszyscy Polacy, a nawet bym powiedział 90%, ponieważ mało was kurwa boli dupa, tak? Mało was boli dupa i macie bardzo dobrze w życiu, żebyście coś w życiu chcieli zmienić. Dopóki dupa kogoś nie zaboli, nie zaszczypie, nie ukuje kurwa, tak? To wtedy nie podejmujemy tej decyzji. Ja podjąłem decyzję wtedy, gdy obierałem cebulę za 10 groszy kilo. Tak? Miałem ciężko przejebane w życiu, bo nie było mnie stać na nic. Rodzice nie mieli pieniędzy. Tak? Miałem wszystko, bo głodny aż tak nie chodziłem chować. Tak? Nie chodziłem ogólnie, tak żeby nie było, bo kocham akurat moją mamę i tatę w świętej pamięci. Ale powiem wam, że jestem dumny, że mi dali życie, ponieważ jeżeli się rodzisz biedny, tak, to nie jest twoja wina. Jeżeli się rodzisz biedny, to nie jest twoja wina. Natomiast jeżeli umierasz kurwa biedny, to już jest twoja wina. To już jest twoja wina. I to powiem wam szczerze, że ten kurwa wasz lament czasem, tak, ten płacz po prostu, że coś się nie da, to po prostu jak słyszę te wymówki, nie mam czasu, bo chodzę do roboty. Gówno, bullshit. Chodziłem tak samo do roboty. Tak, chodziłem do roboty na etat. Tak, na praktykę. Robiłem po godzinach fuchy, fuszki, o których wam często kurwa mówię na moich sesjach, na moich szkoleniach. Tak? Wielu ludzi wam też to mówi w necie. Jest wielu ludzi, tak? W Polsce, w Europie i na świecie, którzy inspirują. Tak? Ja tutaj wam powiem człowieka, który mnie też mega inspiruje. No, troszeczkę znam jego historię, byłem nawet z nim na wakacjach w jednej firmie. Tak? Jest to człowiek, który ma na imię Czarek.
tak? Mega inspiruje. Od rozwoju osobistego, od mindsetu jest Szymon, mój wspólnik biznesowy. Mogę śmiało go nazwać przyjacielem. Jest kilku naszych edukatorów. Jest Edyta, jest Michał, jest Dawid, jest Tymon, jest Damian, jest Robert, jest Justyna i X Kamil, Olgert, wielu liderów, którzy kurwa was inspirują do zmian życia. Czemu nie mogą was zainspirować wszystkich? Dlatego, że po prostu wy kurwa nie macie swojego dlaczego. Sorry za słowo kurwa. Natomiast to słowo odpowiada zajebiście temu, że ludzie mają po prostu w dupie to kurwa. Tak? Mają to w dupie. I mówiłem o tym, że dopóki cię po prostu nie przyciśnie maksymalnie bieda, to ty nie poczujesz po prostu tego biznesu. Nie poczujesz. Czemu? Bo jesteś jak słoma. Jesteś jak słoma. Jesteś jak to morze. Słoma raz się pali, raz gaśnie. Pali, gaśnie, żarzy. Pali, gaśnie, żarzy. Teraz jeżeli ty jesteś słoma, raz się palisz, czyli napierdalasz, robisz swoje, uczysz się handlu, uczysz się tradingu, podjąłeś decyzję, podjąłeś po prostu tą decyzję właściwą, że robisz to i to będzie twoje po prostu źródło dochodu, tak jak moje, do śmierci, tak? I nie oddasz tego nikomu, to podjąłeś tą decyzję. Tak? Chyba, że po prostu jesteś czasem jak po prostu morze, które gaśnie, przytłacza, tak? Nie inspiruje, ale kupuje cię widokiem, jak kurwa chipsy, jak po prostu te wszystkie po prostu manipulacyjne rzeczy, wpierdalają ci bullshit do głowy, tak? Wpierdalają ci bullshit do głowy, oglądasz informacje, wiadomości, mówią ci o wyborach, o tym, że źle, to jest gówno, to jest bullshit, to jest niedobre, to jest brzydkie, to jest kurwa do dupy, ty jesteś za mały, Polak za mały i tak dalej. Natomiast gdy podejmiesz decyzję, tak, że to zrobisz, to wzburza się morze, tak, wzburza się morze i w tym momencie po prostu lecisz w kosmos. Odpalasz rakietę, tak, i ciśniesz. I idzie po prostu piana, idzie ogień, tak. I idziesz czasem przez życie, tak, i pali się z ciebie po prostu pot. Pali się po prostu, tu jest moja bratowa, widzicie? Tu jest bratowa. Idziesz i czasem kapie ci łzy, tak, kapią ci łzy. To te łzy musisz potraktować jako, że podlewają twoją glebę do sukcesu. Podlewają twoją drogę do sukcesu. Jeżeli ty nie podejmiesz decyzji dzisiaj do zmiany życia, żebyś miał te dlaczego, to wiesz co się wydarzy? Nic się nie wydarzy. Twoje życie będzie dokładnie takie samo, jakie jest do tej pory. I pamiętaj o tych łzach. Łzy są po to, żeby podlały twoją trudną decyzję. Do twojego dlaczego? Do twojego dlaczego? Rozumiesz to? Jeżeli to wideo do ciebie przemówiło, udostępnij to wideo. Skomentuj, zalajkuj. Tak? Tak, ja kiedyś podjąłem decyzję, że ta droga będzie przejebana. Tu jest moja żona, mój brat, moja bratowa, moje dzieci. Tak? I podjąłem decyzję, że pójdę tą drogą mimo wszystko i podleję moją glebę do sukcesu i idę dalej. Idę. I tego tobie życzę. Pozdro.